Cześć, słuchajcie, dzisiaj trochę już późno, ale szybko prezentujemy Wam następny samochód. Słuchajcie, Suzuki SX4, napęd 4x4, co my tu mamy, 10 rok, 175 tysięcy przebiegu, auto oczywiście z polskiego salonu od pierwszego właściciela. Miało kilka elementów lakierowanych, ale te wszystkie tematy były robione VASO po jakichś drobnych przecierkach. Co ciekawe, samochód do samego końca był serwisowany VASO co roku, także wszystkie przeglądy, jakie tutaj mieliśmy, były robione w salonie Suzuki. Słuchajcie, więc tak, 10 rok, mamy tutaj do niego koła aluminiowe z oponami letnimi, do tego stalówki z zimówkami. Bardzo fajna wersja, słuchajcie, tylne szyby przyciemniane, system bezkluczykowy, także otwieramy i odpalamy samochód oraz go zamykamy, używając przycisków, które są tutaj na klamkach. Tak samo na tylnej klapie też jest taki przycisk, ale wtedy otwiera nam się tylko tylna klapa. Słuchajcie, i tak, z ciekawostek, ten samochód jest wyposażony w fabryczną metalową osłonę silnika pod spodem. Była to część akcesoryjna. W sumie na kilka sztuk tych SX-ów już sprzedanych pierwszy raz się z tym spotykamy, ale fajnie, że coś takiego jest. Obszedłem Wam już z zewnątrz. Zobaczymy, co się dzieje w środku. Aha, silnik oczywiście 1.6, 120 koni już poliftowy. Bardzo fajnie się to spisuje tutaj. Generalnie silnik niezawodny, można montować gaz, jeżeli ktoś chce, bez żadnych problemów to przyjmuje. Słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje, więc tak. Bardzo ładne fotele. W ogóle bardzo ładna tapicerka. Tak to wygląda z przodu, tak to wygląda z tyłu. Naprawdę samochód niezniszczony. Cztery szyby elektryczne. Do tego mamy klimatyzację automatyczną, jednostrefową. Może przejdę z drugiej strony, bo widzę, że światło mi tak dziwnie pada, że słabo to widać. Jeszcze przy okazji Wam go pokażę. Wersja 4x4 też charakteryzuje się tym, że mamy takie ładne dokładki do zderzaka z takimi srebrnymi wstawkami. Listwy boczne są akcesoryjne, są dokupione. Felgi też już poliftowe, naprawdę bardzo ładny wzór. No to przechodzimy klasycznie, słuchajcie, więc tak, elektryka szyb, cztery szyby elektryczne, tak jak mówiłem, tutaj ustawiamy lusterka. Tutaj mamy światło przeciwmgielne przednie, a z ciekawostek tylne światło przeciwmgielne ustawia się tutaj na manetce. O, tu. Tak to zawsze w Suzuki było, regulacja świateł. Kierownica skórzana, multifunkcja do sterowania radia. I co ciekawe, słuchajcie, już pewnie zauważyliście, mamy tu system multimedialny. Odpalam, żeby Wam go pokazać. Zobaczcie, tak wygląda kamera cofania w tym aucie. Jakość tego jest naprawdę bardzo dobra, mimo że na moim telefonie może to tak do końca nie wyglądać. Dobra, wyłączę wsteczny. Słuchajcie, fajna sprawa, ponieważ mamy tutaj jeszcze Android Auto. Ściszmy, żebyście mnie lepiej słyszeli. Mamy tutaj Android Auto, więc możemy sobie podpiąć telefon, wrzucić Google Mapy, jak jedziemy gdzieś w dalszą trasę, gdzie nie do końca znamy drogę. Jedziemy dalej. Słuchajcie, aha, biegów 5. Mamy podgrzewane fotele przód, lewy i prawy oraz sterowanie napędami. Możemy jechać tylko na przednim napędzie, włączyć sobie auto, czyli jak przednie koła się uślizgną, to dołączy nam się tylny napęd, lub sobie go zablokować i wtedy jedziemy sobie na 4x4. Przy jakiejś tam określonej prędkości to się wyłącza, zostaje nam, wtedy włącza nam się już tylko przód, ale w razie awarii, jakaś, nie wiem, jakiś śnieg, piach, cokolwiek, błoto, możemy sobie ten napęd zblokować i bez problemu się z różnych opresji wygrzebiemy. Słuchajcie, więc tak, tak nam wyglądają zegary, też już poliftowe, 175 tysięcy przebiegu. I co? No i słuchajcie, to chyba tyle, to chyba tyle. Naprawdę bardzo ładne auto. Jeszcze raz Wam go pokażę. Serwis VASO, pierwszy właściciel. Nie ma się do czego przyczepić. Technicznie też wszystko jest w jak najlepszym porządku. Trudno tu się naprawdę czegokolwiek przy tym aucie doszukać. No i jeszcze do tego wszystkiego bardzo fajny kolor. Słuchajcie, tak to wygląda. No i co, z mojej strony to chyba wszystko. Pamiętajcie, że wszystkie nasze ogłoszenia znajdziecie tutaj. Brothers Samochody.pl lub na Facebooku Brilliant Brothers Samochody Używane. Ewentualnie dzwońcie prosto pod numer do nas. Jeżeli chcecie sprawdzić sobie auto przed zakupem w jakikolwiek sposób, zapraszamy również do tego. I co? No i to wszystko. Słuchajcie, kończymy, lecimy przygotować następne samochody i do zobaczenia.